Proszę Państwa, nader dziwna sprawa. Już trzeci raz od nocy usiłuję wgrać w sieci mój filmik, taką krótką opinię na temat tej składki, którą ogłosił pan Rafał B. na rzecz pana Sebastiana K. z Oświęcimia po wypadku z panią Beatą Szydło. No i ciągle są jakieś hece, bo niby wszystko było ok, filmik był nagrany, jak go wrzuciłem do sieci, się ładował, ale potem okazało się, że niby nie może być już w sieci przetworzony i udostępniony. No nie bardzo rozumiem dlaczego. Ja nie jestem specem od spraw internetowych, ale nigdy takiego numeru nie miałem. Miałem problem z tą sprawą o ściekach tych warszawskich, no ale to ja troszkę się pomyliłem, bo nie dałem pierwszy raz opisu, bo mi się automatycznie jakoś tak zahaczyło i wgrało, nawet chyba też bez mojego udziału się coś stało. Potem chciałem z opisem, no i już mi nie pozwolono, prawda, że jest przyblokowane. A teraz w ogóle to pierwsze nagranie zniknęło w ogóle z zasobu moich plików. Więc nie mogę go jeszcze raz wgrywać, muszę od zera. A ja chciałem prosić o suby, łapki, wsparcie, darowizny, czy na konto, czy na PayPal, czy tam zaglądnięcie do mojego bloga, bo widzę, że muszę się bardziej blogiem niż YouTube'em zająć, bo tu jest, widzę dużo kłopotów, a ja się nie bardzo w tych sprawach technicznych znam. No ale chciałem pokrótce choćby swoją opinię na temat tej całej zbiórki. No to jest dziwna sprawa i bardzo zły przykład moim zdaniem dla społeczeństwa. Gość sobie może ogłosić zbiórkę na jakiś temat, zrobić odpowiedni regulamin i ludzie będą zbierać dla kogoś innego, a potem taki pan Rafał sobie to, powiedzmy, przywłaszczy, czy nie przekaże nawet części temu, kto, na rzecz kogo była robiona zbiórka. No to dziwna sprawa, bo podobno pan Sebastian K. nie dostał ani grosza lub prawie nic nie dostał, a pan Rafał sobie rozdysponował to, jak chciał, na rzecz swojej żony i swoją. No jest to bardzo dziwne, a jeszcze dziwniejsze jest zachowanie prokuratury, która uznała, że po prostu no jest to naganne, ale nie jest to żadne przestępstwo. Nie będziemy się tym zajmować, no więc chyba trzeba iść do sądu cywilnego, prawda? Karny tu nie chwyta prokuratora pana Ziobry, która gdzie indziej ostro ściga ludzi, tutaj jakoś nie działa, prawda? No pan obrońca Pociej zapowiada zażalenie. Według mnie również mogliby inni, ci co więcej wpłacili, też takie złożyć, ale czy to cokolwiek da, to ja nie wiem. Już prędzej coś może się uda wskórać w sądzie. Ale jakie to daje wskazówki i opinie dla ludzi, że niemal rób ta, co chce ta. A miało być takie uzdrowienie moralne. No, dla mnie to jest dziwne. Pożyjemy, zobaczymy. Może tym razem się szczęśliwie wgra, co daj Boże. Amen.